Przyznam się, że nigdy nie pasłem owiec. W ogóle nawet się nie znam na pasterstwie. Kilka razy widziałem, jak to robili pasterze. Ale tak sobie wyobrażam, że gdybym był pasterzem i miał 100 owiec i zginęła mi jedna, to bym się wcale nie ruszył po tą jedną. To cieszyłbym się, że mam te 99. Też tak sobie myślę, że większość z nas by tak pewnie zrobiła. Zastanawiam się, gdzie jest ta granica, ile byłoby tych owiec, musiałbym ich zginąć, żebym ruszył, żebym zaryzykował. Czy 50 na 50, czy 30 na 70, nie wiem. Myślę, że nawet lepiej to zrozumieć, nie zrozumieć, kiedy na przykład pomyślimy, że mamy nie owce, ale mamy na przykład 100 kart kredytowych. No i gubimy jedno, prawda? I najczęściej nie ryzykujemy zgubienia tych 99 dla tej jednej. Albo mamy 100 samochodów, ginie nam jeden i nie zostawiamy tych z kluczykami w stacyjce i nie szukamy tego jednego. Mówimy, a trudno, jedna zginęła, to i tak mam bardzo, bardzo dużo. Tak to jest, bo ta Ewangelia jest, nie mówi o tym, jak my się zachowujemy, tylko jak się zachowuje Pan Bóg. Nie mówi o tym, jak my kochamy, tylko jak Pan Bóg kocha. Nie mówimy, jak my szukamy, tylko jak właśnie szuka Pan Bóg nas. Ta Ewangelia mówi o miłości Pana Boga, jak On nas bardzo kocha. I naszym zadaniem w życiu jest właśnie przesuwanie tej granicy miłości. Z 99, które wydaje się, że mamy ich dużo, w stronę później 80, 70, 60, 50, dla których warto będzie poświęcić życie. To jest to przesuwanie miłości, zwiększanie miłości, do której nas właśnie mobilizuje i którym nam pomaga Adwent.